Historia Silvera o tym, jak został kapelusznikiem. Kapelusznik to ktoś, kto jest wspierającym na kanale Robert Noble. Od około roku 2016, gdzie mierzyłem się ze swoimi dolegliwościami ze strefy psychicznej, zacząłem doznawać bardzo często paraliżu przysennego. Nie będę tutaj dokładnie pisał o tym, co się ze mną działo, ale wszyscy lekarze, u jakich byłem, stwierdzili jednoznacznie, że to nerwica lękowa. Domyślam się, że powodem tego było zepchnięcie jakichś przeżyć oraz emocji w głąb swojej podświadomości i tłumienie tego w sobie, ale to może temat na inny wątek. Mając około 5 na 7 dni w tygodniu, w których występuje paraliż senny, zacząłem się tym niepokoić, bo to zjawisko z reguły jest bardzo nieprzyjemne. Oczywiście na początku myślałem, że umieram, ale po kilku razach, jak zawsze, wybudzałem się z tego stanu. To nic mi się nie działo. Pomimo tego, że w tym stanie można zobaczyć i poczuć bardzo wiele nieprzyjemnych doznań, to jakoś do tego przywykłem. Oczywiście jak to ja, za dnia szukałem o tym informacji i trafiłem na jakieś zmory nocne i definicje paraliżu sennego. Ale jakimś trafem, kilka lat później, trafiłem przypadkowo na filmik Mateusz O.B., jak udzielał wywiadu na dość znanym kanale u Janusza Zagórskiego, który zajmował się UFO i tego typu tematyką. Po pierwszym odcinku skleiłem wszystko w całość i zauważyłem, że stany, jakich doświadczam, są dość podobne do tych, które on przeżywał. Paraliże, wibracje i głosy, które instruują, co mam w danym momencie robić. Wszystko się zgadzało. Oczywiście nie brałem tego do końca na poważnie i z przymrużeniem oka obserwowałem, co się dzieje ze mną w nocy. Moja wtedy jeszcze narzeczona mówiła, że to są po prostu objawy nerwicy i tak może się dziać. Dowiadując się wtedy, że to może być preludium do OBE, zacząłem studiować ten temat. Było to dla mnie dość mocno intrygujące i w ogóle nie dowierzałem, że może istnieć coś takiego jak opuszczanie ciała. Myślałem, że to tylko wytwór mózgu i dzieje się tak przez moją chorobę. Jednak racjonalizując tak te wszystkie doświadczenia z paraliżów i powoli przywykając do tego, wydarzyło się coś naprawdę dla mnie przełomowego. Otóż jednej nocy, kładąc się po prostu spać, zasnąłem. Chwilę po tym czuję, jak ktoś wypycha mnie od pleców, tak abym wstał. Podnoszę się powoli z tą pomocą. Słyszę przepiękny, damsko-męski głos, który mówi: rozluźnij się, spokojnie, powoli, odpręż się. Ton tego głosu był tak spokojny i opanowany, że w całym swoim życiu nigdy nie spotkałem nikogo, kto mówiłby w tak opanowany i niespotykany sposób. Podniosłem się na jego prośbę do pozycji siadu na łóżku i zapytałem: kim jesteś? W odpowiedzi dostałem: jestem twoją duszą przewodniczącą. Po czym jeszcze raz powiedział: rozluźnij się, spróbujmy jeszcze raz. I znów poczułem delikatne wypychanie od pleców. Jednak pod wpływem emocji zatrzymałem ten proces i powiedziałem do tej istoty, że przepraszam, ale nie jestem jeszcze na to gotowy i żeby dał mi trochę czasu, aby się przygotować. Po czym się wybudziłem. Właśnie to doświadczenie przekonało mnie do tego, że wyjście z ciała jest możliwe. Było to tak realistyczne przeżycie, że nie zapomnę tego do końca fizycznego życia. Pamiętam doskonale, że to była noc z czwartku na piątek, a ja miałem wstać o 5 rano. Od około 2 w nocy, kiedy to się wydarzyło, nie zmrużyłem nawet oka na chwilę. Ekscytacja i strach mieszały się w mojej głowie. Dzień w pracy miałem z głowy, bo ograniczyłem się tylko do przemyśleń tego, co się zdarzyło poprzedniej nocy. Interakcje z kolegami z pracy ograniczyłem do minimum i czekałem tylko, aż wrócę do domu i przeszukam cały internet, aby dowiedzieć się, co dokładnie mi się przydarzyło.
Oczywiście, wracając do domu, moją pierwszą myślą było podzielenie się tym doświadczeniem z jakimś internetowym autorytetem, który zna się na rzeczy. Padło na wcześniej wymienionego Mateusza. I to do niego skierowałem swojego maila z zapytaniem, co mi się przydarzyło. Niestety, oczekiwania, jakie miałem, nie były tym, co od niego otrzymałem. Ale dostałem bardzo cenną wtedy wskazówkę, aby po prostu zacząć wywoływać ten stan samemu i zająć się wychodzeniem z ciała. Ha, ha, ha. To są pierwsze moje słowa po paru miesiącach samodzielnych prób wychodzenia. Niestety, okazało się to bardzo trudną praktyką. I owszem, były sukcesy, ale na około 10 prób wychodziła, czasem bardzo krótka, jedna. Zderzenie z rzeczywistością było bardzo demotywujące, ale czułem bardzo mocno, całym sobą, że muszę dowiedzieć się za wszelką cenę, kto wtedy do mnie przyszedł i dlaczego chciał mnie wypchnąć z ciała. Wszystkie te moje rozterki sprawiły, że zacząłem poszukiwać w necie ludzi, którzy się tym zajmują. Mateusz okazał się świetnym nauczycielem, do momentu, w którym otworzył swoje warsztaty i kursy za 4 dni szkolenia z wyżywieniem kosztował tylko 4999 PLN-ów. Niestety, nie jest to okazja dla zwykłych, przeciętnych zjadaczy chleba, takich jak ja, i musiałem obejść się smakiem. Odpuściłem sobie wtedy ten kanał na YouTube i szukałem wiedzy dalej. Ale tym razem wiedziałem, że musi być darmowa, bo inaczej nie będzie mnie stać. Oczywiście moje niestandardowe wyszukiwania wyrzuciły mnie na kanał Jarka. Kto wie, ten wie, kto to jest. Ale naprawdę bardzo wiele się nauczyłem z jego ogólnodostępnych materiałów. Między innymi to właśnie on powtarzał w kółko, że bierzemy odpowiedzialność zawsze na siebie. U niego również zadawałem mnóstwo pytań, ale ostatecznie jego szkolenie jedno- lub dwudniowe również kosztowało 5000 PLN-ów. Wszystko to rozgrywało się w przeciągu kilku lat. W międzyczasie szukałem różnych książek o OB. I zgadnijcie, na kogo trafiłem. Ha, ha, ha. No tak, przedrostek OB w książkach Roberta Noble to jest zapewne zbieg okoliczności. Od samego początku celowałem tylko i wyłącznie w sławny już podręcznik do wychodzenia z ciała. OB, drugie życie poza ciałem. Najśmieszniejsze jest to, że w roku, w którym to szukałem, najprawdopodobniej skończył się już nakład tej książki. I byli tylko goście handlujący tym na znanym wszystkim portalu aukcyjnym. Cena wtedy oscylowała o granicach 150 PLN. Jak na czasy przed pandemią było to dość sporo, gdyż katalogowo można było się zmieścić w 50 PLN-ach. Dałem sobie spokój i znalazłem tą samą wersję, ale darmową w PDF. Oczywiście darmowy e-book Roberta był świetny, ale pozostawił mi mały niedosyt. Czytając recenzję na temat jego książki, byłem przekonany, że muszę ją mieć. Niestety, wysoka cena spowodowała, że podręcznik OB, drugie życie poza ciałem, było poza moim zasięgiem. Tygodniami szukając owej pozycji, trafiłem na mega promocję na jednym z portali, który sprzedaje książki. Były 2 pozycje w jakiejś promocyjnej cenie. Tak, tak, zacząłem czytać Roberta od OB ścieżka serca. A dodatkowo za niewielką cenę dostałem na Guale Juliana w promce. Przyznam szczerze, że czytając w tamtym czasie prolog książki na Guale Julian, pomyślałem sobie, że ten cały autor nieźle odpłynął i pewnie pojechał gdzieś do Peru i tam u jakiegoś szamana Juliana brał jakąś ayahuaskę lub jakieś narkotyczne zioła i potem to opisywał. Machnąłem na to ręką i wrzuciłem książkę na Guala w kąt, a skupiłem się na ścieżce serca. Gdyż przedrostek OB najbardziej mnie interesował. Książka ta w pewnym momencie była jak sakrum, bo jej zakup zbiegł się z terminem mojej operacji wytłuszczenia torbieli szczękowej. Moja pierwsza operacja w życiu była dla mnie tak ważnym wydarzeniem, że zabrałem właśnie tą książkę do szpitala i przeczytałem ją całą, od deski do deski.
Po kryjomu miałem nadzieję, że podczas narkozy, dzięki tej lekturze, zachowam świadomość i dowiem się, jak wygląda życie pozacielesne. Niestety, prawda okazała się bolesna, bo obudziłem się tylko i wyłącznie z bólem pooperacyjnym. W ten sam dzień po zabiegu dostałem wypis ze szpitala. Byłem szczęśliwy, że udało mi się wybudzić z narkozy i żyć dalej. Miałem ponad miesiąc zwolnienia szpitalnego i cieszyłem się bardzo, że cały ten czas wykorzystam na próbę wyjścia z ciała. Ha! Znów kolejne zderzenie z rzeczywistością, gdyż cały ten zimowy termin zwolnienia z pracy był całkowicie bezowocny w praktyce opuszczania ciała. Nic a nic przez około 30 dni przy maksymalnym zaangażowaniu się nie zadziało. Wracając do normalnego funkcjonowania, powoli zacząłem czytać książkę Nagual Julian. Na tamten czas pomieszanie wydarzeń z OB i fizyczności był dla mnie totalnie niezrozumiały. Rozdział Wyśnione spotkanie był na tamten czas dla mnie tak abstrakcyjny, że po prostu w to nie uwierzyłem, ale czytałem książkę dalej. Czas mijał dalej, a ja nadal krzątałem się na platformie YouTube i szukałem kolejnych treści o OB. Znalazłem nawet jakiś archiwalny materiał na kanale jakiegoś radia, gdzie Robert Noble opowiadał swoje perypetie. Bodajże była to audycja radia Infra, rozmowy poza ciałem. Tam usłyszałem bardzo ciekawą historię Roberta, gdzie opowiadał o spotkaniu ze Zbyszkiem. Mówił tam o tym, że w pewnym momencie wcięło go w głęboką czerń, gdzie uzyskał poszerzenie świadomości, gdzie, jak mu się wydawało, posiadał ogromną wiedzę. Hehe, gdy opowiadałem o moim spotkaniu ze zwiadowcą w moich próbach na ostatnim rozbudzaniu, to chyba miałem to samo, tylko że telefon nieoczekiwanie mnie wybudził. Była jeszcze mowa o ogromnej śwince morskiej, ale to zapewne Robert Wam opowie sam lub podeślę link do audycji, abyśmy wspólnie wysłuchali. Ostatnie słowa Roberta z tej audycji to to. To powiedz to, właśnie to powiedz, że może być to niezrozumiałe, ale dla tych, co widzą, to jest okej. Kolejnym zdaniem, jakie zapamiętałem, że jeżeli w chwili śmierci dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją poza ciałem, to ktoś, kto nie jest na to gotowy, będzie miał po prostu przerąbane. Ta treść, jaką wtedy Robert Noble przekazał, była tak dla mnie szczera i prawdziwa, że uwierzyłem w nią bez żadnych granic. Nie chodzi tu o to, co on wtedy powiedział, ale bardziej, jakie to było szczere i płynące z głębi serca. Sam głos Roberta Noble był tak autentyczny i prawdziwy, że zaciekawiła mnie jego osoba bezgranicznie. Oczywiście na YouTube mogłem znaleźć tylko treści sprzed wielu lat na jego kanale, ale nieoczekiwanie wiosną 2023, czyli niespełna rok temu, udało mi się przypadkowo wpaść na jego live'y i odcinki, które kręcił razem z Chris. Początkowo nic nie rozumiałem z tego, co przekazują, ale gdzieś w głębi serca czułem, że ten Robert, którego wcześniej słuchałem, nie może kłamać i naprawdę jest tak autentyczny, jak nikt inny. Wiele razy wracałem do jego kanału, jak powrócił do nagrywania, i również wiele razy się od niego odwracałem. Często była to też zasługa Chris, która działała na mnie jak płachta na byka. Ale po dłuższej przerwie i ponownym powrocie na kanał, powoli zaczynałem rozumieć, jaką wiedzę oni nam przekazują. Przełomem był odcinek o oszczędzaniu energii, a później rekapitulacji, gdzie powoli zacząłem rozumieć to, co mówicie. Coś nieustannie podświadomie ciągnęło mnie do tej wiedzy. I poprzez komentowanie i zadawanie pytań na kanale Robert Noble przekonywałem się, że jest to właśnie miejsce akurat dla mnie. Silver, zwykły człowiek, znikąd, skomentował film i dostał od razu odpowiedź na swoje pytanie. Bez kursów, bez opłat i warsztatów za kilka tysięcy. I przede wszystkim bez oceniania i z prawdziwą przyjaźnią płynącą prosto z serca. Przyszedłem z niczym i zostałem potraktowany jak przyjaciel.
dlatego będę zawsze waszym szczerym przyjacielem, na dobre i na złe. Tak właśnie oto stałem się kapelusznikiem. Można powiedzieć, że ta droga była na mojej ścieżce serca. A ty, drogi widzu, może sam opowiesz, jak się tu znalazłeś. Dziękuję za możliwość przeczytania tej opowieści i możliwość udostępnienia jej na kanale. Czytała Eos Chris. Ta Eos Chris, która wkurzała Silvera, to ja jestem tą płachtą na bekach.